W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, a dzieje się tu naprawdę dużo. Zobaczcie sami. Wielką dumą Wydziału jest Klinika Prawa, uznawana za jedną z najlepszych w kraju. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czym jest Klinika Prawa, na jakiej zasadzie działa i w jaki sposób studenci mogą otrzymać taką pomoc? Klinika Prawa jest przede wszystkim miejscem, gdzie studenci trenują swoje umiejętności w trakcie studiów prawniczych. To znaczy oni tutaj uczą się przede wszystkim tego, w jaki sposób przygotować opinię prawną, w jaki sposób rozmawiać z klientem. Teraz w okresie pandemii oczywiście takich spotkań twarzą w twarz nie mamy, natomiast na co dzień przyjmujemy klientów również tutaj u nas na miejscu, gdzie mogą przedstawić swoje problemy. No i w zasadzie z tej pomocy może skorzystać każdy. To znaczy każdy mieszkaniec Opola, zresztą nie tylko Opola, w zasadzie każdego miejsca, bo przychodzą też do nas listy z zakładów karnych na przykład z całej Polski, mogą się zwrócić z jakimś pytaniem związanym z problemem prawnym. No i wtedy studenci starają się odpowiedzieć na te pytania prawne klienta, pomóc im na tyle, na ile są w stanie, ale zawsze jest to też pod opieką merytoryczną pracowników, dlatego te opinie są jakby pełnowartościowe. Czyli dobrze rozumiem, że studenci tak naprawdę już udzielają porad prawnych. A czy odbywają się tutaj jakieś symulacje rozpraw? Tak, na Wydziale Prawa mamy taką swoją salę rozpraw, w której się tutaj znajdujemy. Natomiast mamy taki pomysł, który chcemy wdrożyć. To znaczy zmieniliśmy nieco programy studiów i teraz kolejne roczniki naszych studentów będą miały obowiązkowe zajęcia właśnie z symulacji rozpraw. I jak wygląda taka przykładowa symulacja rozprawy? Najczęściej wygląda to tak, że studenci wcielają się w role procesowe, to znaczy są w składzie orzekającym, czasami wcielają się w rolę prokuratora, czasami w rolę obrońcy, a z kolei uczestnikami takimi biernymi, którzy tylko się przyglądają, najczęściej są na przykład uczniowie szkół średnich, którzy przyjeżdżają nas odwiedzić, chcą zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, no i wtedy mają taką okazję do tego, żeby właśnie poczuć, jak wygląda taka rozprawa na co dzień. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w konkretnych dziedzinach prawa, mogą dołączyć do kół naukowych organizujących praktyczne warsztaty zawodu. Czy na Wydziale są sale praktyczne do warsztatów dla studentów? Jak najbardziej. Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego korzystają z laboratoriów, które na naszym Wydziale się znajdują. Oprócz sali rozpraw, w której odbywają się symulowane rozprawy, mamy również laboratorium, w którym m.in. koło naukowe kryminalistyki i kryminologii zajmuje się różnymi kwestiami związanymi stricte z prawem karnym i tymi dziedzinami właśnie, które wokół prawa karnego funkcjonują. Studenci tego wydziału należą do najaktywniejszych na Uniwersytecie, m.in. dzięki aktywności Rady Studenckiej, o której powie nam więcej przewodnicząca Rady Studentów. Jakie są formy aktywności członków Rady Studenckiej tutaj na Wydziale? Nasza Rada Studencka jest bardzo aktywna i nasza działalność rozciąga się przede wszystkim od pomocy studentom, bo właściwie na Wydziale od tego jesteśmy, do organizacji różnych warsztatów, aktualnie podczas zdalnego nauczania webinaria i po prostu różne formy aktywności, żeby zaangażować też studentów, czy to naukowo, czy to w inne jakieś inicjatywy. Czy członkowie Rady Studenckiej otrzymują jakąś pomoc ze strony władz, ze strony dziekana, czy jest, jak wygląda ta współpraca? Rada Studencka bardzo ściśle współpracuje z Kolegium Dziekańskim. Za każdym razem, kiedy mamy jakieś pomysły, jakieś inicjatywy, zgłaszamy się do pana dziekana, do zastępcy dziekana i zawsze pomagają nam w realizacji. W ostatnim czasie m.in. organizowaliśmy Mikołajki na Wydziale Prawa i Administracji. Oczywiście wszystko odbyło się zdalnie, więc nakręciliśmy film. Połączyliśmy to też z targami kół naukowych. Przedstawiliśmy wszystkie koła. Było to organizowane we współpracy z Kolegium Dziekańskim. Wszyscy mieliśmy okazję opowiedzieć o naszych inicjatywach.